Tak czy siak. Wielkie brawa przed wami Bartosz Zalewski! Tak jest, moi drodzy. Karol Modzelewski, polska komik. Jak wiemy, jest też Karol Modzelewski, ten drugi, co nie? To jest historyk, współautor listu otwartego do partii. Legendarny opozycjonista, laureat Nagrody Nike za książkę Zajeźdźmy kobyłę historii. To jest ten drugi Karol Modzelewski. O naszym Karolu nie mogę niestety tego powiedzieć. Słuchajcie. Osoby o takim samym nazwisku z łaciny określa się mianem gentilis. Tak to się mówi, więc dziękuję. Do widzenia. Nie, ale tutaj jest taki doppelganger, taki chłop. Harry Zalewski się nazywa. On ma dzieci. 7, 16, 19. To ich imiona. Nie, oczywiście nie. Harry Zalewski ma takie same nazwisko jak ja. Ja w ogóle jakbym patrzył w lustro, gdy patrzę w lustro. Więc wiem, jak to jest zresztą, Hariusz, żyć z imieniem Zalewski, nazwiskiem. Tak, pomyliłem się. Z nazwiskiem Zalewski problemem jest to, że wszyscy zawsze podbijają tam kurwa! Dzisiaj pewnie będzie na gitarze grane, nie? Przyjdziesz tam, kurwa, ze złotą kniapą, będziesz grał, bo cię mylą z tym muzykiem, Krzysztofem Zalewskim. A ciebie jeszcze mylą ze mną w ogóle, to jest w chuj do dupy w takim wypadku. Skoro o myleniu mowa, Jasiek Borkowski, moi drudzy, on też ma swojego gentilisa, niejaki Jacek Borkowski, aktor telewizyjny. Gdy spytano właśnie o to Jaśka w pewnym wywiadzie, powiedział, że nie chce być mylony z tym, i tutaj mocne słowo, frajerem z klanu. A gdy w niedawnym wywiadzie spytano właśnie o to samo Jacka Borkowskiego, nie żył już od 4 lat. Rafał Banaś. Rafał Banaś ma pseudonim Długi. Po części dlatego, że jest wysoki, nie? Że jest wysoki. A po części, że czas, który zajmuje mu na scenie zbudowanie narracji ukazującej w pełni jego komediowe talenty, jest długi. Słuchajcie, Filip Puzyr jest z nami. On zawsze jak on jak liczy pod koniec miesiąca, mówi, o, wyszedłem na puzyro. Ale to jest zabawne, bo on trenuje judo, nie? Judo. Ja też trenuję judo optyczne, bo jak ktoś mówi mi, że będzie występował Filip z Puzyr, to ja tak przewracam oczami wtedy. Słuchajcie, skoro już tam mamy kontakt. Ja ogólnie się zgodziłem na tę imprezę, ponieważ mam do wypromowania inną imprezę. Stand Up Online 7. Teraz też, ponieważ to może być jeszcze w odtworzeniu, to zrobię teraz dla realizacji. Polecam imprezę Stand Up Online. I tu się numer wstawi. Czy mógłbym prosić o... Słuchajcie, bo mi pozwolono właśnie baner też właśnie wykonany. Przysłano prosto z Warszawy telemostem, więc kurwa, to nie jest to, co za daleko zaszło. Słuchajcie, nie, to jest zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Nie, to jest list od pana Godot. Mówi, że już jedzie. I, jeszcze jest dopisek. Polecam mój program w związku z tym na YouTube. Mieszko Minkiewicz podpisał. Marcin Mieszko Minkiewicz. Ja go zawsze miałem za gbura, za takiego milczka Hama. Bo pamiętam nasze spotkanie pierwsze. Jakbym każde pamiętał, to by świadczyło o dużej zażyłości. Więc podchodzę do niego, jak Don Juan. Potkałem w okienko i mówię, zaczynam prawić. Siema, młody zalewak, miasto Wrocław, nie popieram prawicowych postaw. I tak mówię do niego, a on tylko, mówię, co za ham. A potem dopiero się okazało, że on po prostu podał swoje inicjały.
Ale mimo tego... Co? Mimo tego nieporozumienia, kliknij dzwoneczek, o, posłuchaj. Dałem mu drugą szansę, ponieważ kiedyś w Czarnogórze, jak byliśmy, się z nim zblatowałem, z Mieszkiem. To jest fajny chłopak. On tak właśnie trochę tak po wschodniemu, spodobało mi się właśnie, jak zaciągał nogą. Mową, on zaciągał mową. To się działo, bo on jest z Czarnogóry, z Białegostoku. Co ja dałem mu tę szansę? Co ja dałem? To dla nas, tak. Skoro o drugich szansach, sekundeczkę o Michału Kutku. Sprawa jest taka śliska, bo Michału do dzisiaj dzień, czy dzisiaj, czyni mi żale, gorzkie, czynne. I oto, ponieważ są plotki, jakoby Michału Kutku kiedyś się masturbował, przyłapano go na masturbacji przy bliźnich. I on ma... Tak, on ma mi za złe, że ja te plotki powtarzałem prywatnie. Powtarzałem je też publicznie oraz je wymyśliłem, więc... Chciałbym to zdementować, jak zwykle, historią. Więc kiedyś występowałem właśnie z panem Michałem Kutku w grudziąckim domu harcerza. I poszedłem tam do toalety, gdyż jestem człowiekiem. I... jak my wszyscy. I wiedziałem, że w jednych z tych kubików, tych kabin jest Michał Kutku. Jest. I tak znam obiegową opinię o nim i myślę sobie, no to trzeba nadstawić ucha. I tak zresztą prawił Jezus. Więc mówię tak, nadstawię ucha, nie? I nagle słyszę, tak, pamiętasz to? Słyszę takie kurwa... Myślę, no Michał, kurwa! Ale on po prostu żuł gumę. Więc chciałbym poważnie i stuprocentowo zdementować to, że Michał Kutek nie masturbuje się w grudziąckim domu harcerza 23 czerwca 2016. Korzystając z okazji. Przepraszam emocje. To jest moja kamera, a nie, to krzesło jest. Kamera miałaby być biała. Korzystając z okazji, chciałbym też przeprosić Janusza Pietruszkę. Nie jest tu z nami. Otóż przez 4 lata powtarzałem, że mnie i Jaśka okradł na noclegu w Zielonej Górze. Fakt ten wymyśliłem i w niego uwierzyłem. Przepraszam. Moi drodzy. Czas najwyższy na Violettę Walaszczyk. Ja wiele o Violecie nie wiem. Ja dość powiedzieć, że ja za młodo nawet nie mówiłem fiolet, mówiłem fialet. Tak samo nie mówiłem wzrok, mówiłem zwrok. I nie mówiłem też portfolio, mówiłem fortfolio. Zamysł ten zrealizowałem. Dlatego do dzisiaj w okolicach Biskupina można obejrzeć zabudowania pełne chorych dzieci na polio. To jest... Wiele tutaj złych słów padło wobec pani Violety i myślę, że większość żartów wobec pani Violety, moich poprzedników, mogę skwitować słowami wybitnego męża stanu, świętej pamięci Andrzeja Lepera, który jest zapytany, czy można zgwałcić prostytutkę. Więc jest też takie przekonanie, jakoby pani Violetta reprezentowała niziny społeczne i co prawda, ja wiem, że żeby ona wyszła z łona matki, to położnik musiał posypać krechę przed waginą. Tak było. Ona też pobiła kuratora, wybiła oko kuratorowi Melisą. Jej ulubiona marka perfum to Lombard. Więc... Ale to nie jest prawda. Wiolka ma wszystko. Ma męża, dom, bardzo duże jabłko Adama też. Teraz to zauważyłem, jest zaznaczone, jest wyraźne. Aż by się chciało kiedyś zerwać to jabłko. Ignorujemy najważniejsze, moi drodzy. Że nie jest
wyznacznikiem postępu kraju, gdy największe sale sprzedaje, najwięcej biletów sprzedają mężczyźni, którzy wychodzą na scenę i w ramach stand-upu mówią: kobitki, kurwa, źle, brum, brum, nie trafiają. I kurwa mają w torebkach w chuj rzeczy i im cieknie coś, kurde. To jej jest postęp. Jeśli powie to kobieta, moi drodzy. Tak. I sprzeda tysiące. Wówczas możemy mówić, że Polska dołączyła do grona krajów cywilizowanych. Ja sam uważam, że pani Viola powinna być jak najwięcej na scenie, ponieważ ludzie, którzy cenią jej komedię, muszą na nią patrzeć, powinni na nią patrzeć, bo nie mogą wtedy oczywiście, nie wiem, co oni tam robią, bo prawdopodobnie, nie wiem, biją, zabijają niemowlaki albo coś w tym duchu, bo to są straszni ludzie, co do jednego. Ale życzę ci przede wszystkim, tobie, wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że powtórzymy to za następnym razem, bo 107, jeżeli to jest was, kurwa, plan biznesowy, no to nie jest dobrze. Powiem tak. Powiem tak. Jak zapewne zauważyliście, ja mam 107 problemów, ale 107 nie jest nim. Także dziękuję wam bardzo uprzejmie. Na razie, trzymajcie się. To było dziwne.